Cześć, witajcie, jak co środę na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część naszego kompendium wiedzy. Będzie to seria filmów, w których będziemy zajmować się takimi w miarę podstawowymi zagadnieniami z dziedziny audio, ponieważ niektóre rzeczy dla wielu naszych klientów zdają się być niejasne, nieoczywiste i spróbujemy właśnie w tej serii filmów odpowiedzieć na takie właśnie wątpliwości. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka zagadnień, żeby poruszyć temat, co czym jest, co się od czego różni. Takie tak naprawdę podstawowe założenia, które dosyć często są po prostu niejasne i nawet nasi klienci, którzy nas odwiedzają, nie mają do końca pewności, czym się różni na przykład streamer od transportu. O tym będzie właśnie dzisiaj. Chciałbym też na początku zwrócić uwagę na to, że jest to film raczej dedykowany dla początkujących, dlatego te wszystkie zagadnienia będę starał się wytłumaczyć w dosyć przystępny i prosty sposób. Nie będę się za bardzo rozwijał, nie będę używał jakiegoś tam zaawansowanego słownictwa z naszej jakby dziedziny audio, tak aby każdy, kto obejrzy ten film, go po prostu zrozumiał. Zacznijmy zatem od porównania, czym się różnią kolumny aktywne od kolumn pasywnych. Już sama różnica w nazwie między tymi dwoma produktami może Wam dać jakiś pomysł, czym one się różnią. Mianowicie chodzi o to, że kolumny aktywne mają wbudowany w sobie wzmacniacz, tak więc nie potrzebujecie tak naprawdę innej elektroniki, aby słuchać muzyki. Jeżeli postawicie kolumny aktywne do pustego pomieszczenia, podążycie je po prostu do prądu, to jesteście w stanie wykrzesać z nich jakiś dźwięk. Kolumny aktywne często są wyposażone właśnie w Bluetooth, w jakieś e, funkcje sieciowe. Dzięki temu, na przykład, jeżeli kupicie kolumny aktywne z funkcjami sieciowymi, podłączacie je do prądu, wyciągacie telefon, konfigurujecie, puszczacie muzykę z telefonu i te kolumny grają. Jest dźwięk. Z drugiej strony mamy kolumny pasywne, które tego wzmacniacza wbudowanego nie mają. I wtedy jest taka sytuacja, że jeżeli kupicie kolumny pasywne i nie macie wzmacniacza, no to nie ruszycie. To tak, jakbyście kupili samochód bez silnika. Bez silnika samochód nie pojedzie, kolumny pasywne bez wzmacniacza też nie zagrają. Tutaj na plusach i minusach kolumn aktywnych względem kolumn pasywnych nie będę się rozwijał, to nie o to chodzi w tym filmie, aczkolwiek weźcie pod uwagę, że żadne nie jest lepsze od drugiego, to są trochę różnego rodzaju produkty, które mają swoje plusy, mają swoje minusy i to wszystko będzie zależało od Waszych preferencji lub potrzeb. Skoro poruszyliśmy już trochę temat amplifikacji i wzmacniaczy, no to ważny temat. Wzmacniacz zintegrowany, przedwzmacniacz i końcówka mocy. Jakie są różnice? Aby ująć to najprościej, jak się da, zmaciacz zintegrowany, ta sama nazwa wskazuje zintegrowany, to jest zintegrowany przedsmacniacz i końcówka mocy. Traktujcie to jako takie dwa elementy, bez którego ponownie kolumn pasywnych po prostu nie uruchomicie. Często bardziej zaawansowane konstrukcje, na przykład w segmencie high-end, to jest oddzielny przedsmacacacz i oddzielna końcówka mocy. Przedzmacacacz ma za zadanie y, zrobić takie wstępne wzmocnienie sygnału, one mają właśnie potencjometry, y, potencjometry koplety wejść, wyjść, różną funkcjonalność, na przykład przedsmacacacz może mieć też funkcje sieciowe, wybudowany przedsmacacacz gramofonowy i tak dalej. A końcówka mocy ma za zadanie tylko wystarować głośniki. Końcówki mocy nie mają innych funkcjonalności i praktycznie zawsze też na przykład nie mają pokrętło głośności. Tak więc, jeżeli jesteście początkującymi, to i tak raczej będziecie mieli do czynienia z wzmacniaczami zintegrowanymi, które są i przedzmacaczem i końcówką mocy w jednej obudowie, czyli jakby kompletnym wzmacniaczem. Oddzielny przedwzmacniacz i oddzielna końcówka mocy to jest to samo, tak naprawdę, patrząc na podstawy, co wzmacniacz zintegrowany, aczkolwiek w oddzielnych obudowach, ponieważ hajent rządzi się swoimi własnymi prawami. Kolejna kwestia, która nie dla wszystkich wydaje się jasna, to jest to, czym jest tak zwany DAC. Rozwinięcie skrótu DAC, to jest Digital to Analog Converter, czyli to jest konwerter cyfrowo-analogowy. Najprościej ujmując, to tak naprawdę, jeżeli chcecie odtwarzać muzykę w domenie cyfrowej, czyli pliki, streaming, i tak dalej, dalej. Pliki na telefonie, trójki, flaki, to jest wszystko muzyka zapisana w domenie cyfrowej, również CD-ki. I, I zawsze musi nastąpić w pewnym momencie konwersja sygnału cyfrowego na sygnał analogowy. No bo tak naprawdę żadne pasywne kolumny głośnikowe nie są w stanie odtworzyć dźwięku cyfrowego w formie dźwięku. Dźwięk powstaje w formie analogowej. Dlatego, jeżeli macie zapisany plik na przykład na Spotify, otwarzacie sobie ze Spotify z telefonu na na przykład kolumnach aktywnych, no to żeby ten dźwięk się wydobył faktycznie z kolumny, żebyście usłyszeli, to najpierw musi nastąpić właśnie konwersja sygnału z cyfrowego na analogowy, po to, żeby po prostu kolumna była w stanie jakby odczytać ten dźwięk i go z siebie wyrzucić. Tak zwane przetworniki DAC są dużo bardziej powszechne niż mogłoby się niektórym wydawać. Na przykład, jeżeli macie telefon z wyjściem słuchawkowym, to on ma dac w sobie, zawsze. To jest w ogóle bez reguły. Mają to w sobie wszystkie odtwarzacze i tak dalej do tego zaraz przejdziemy. Aczkolwiek są też właśnie oddzielne urządzenia, oddzielne dac zewnętrzne, które są bardzo popularne w ostatnich latach i dlatego one istnieją, ponieważ bardzo często, na przykład, DAC wpływa i na jakość, i na barwę dźwięku dlatego można sobie zastosować zewnętrzny przetwornik albo troszkę sobie ewentualnie. Dźwięk polepszyć albo zrobić, żeby miał troszkę inną barwę. Ewentualnie często, na przykład, otwarzacze CD budżetowe mają daki wbudowane, które są przeciętnej jakości i często zakup zewnętrznego daka za 1000 czy nawet 2000 zł potrafi bardzo mocno ulepszyć dźwięk waszego systemu. Tak więc, jeżeli odtwarzacie muzykę w domenie cyfrowej, DACa potrzebujecie, jest on dla Was niezbędny. Macie go pewnie wbudowanego wzmacniacz, macie go oddzielnie, i tak dalej, aczkolwiek zawsze musicie pamiętać, że jeżeli streaming, płyta CD lub pliki, DAC zawsze musi być w systemie. Zawsze. No i tutaj naturalnie przejdziemy do kolejnego tematu: czym się różni odtwarzacz od transportu? I to jest pytanie, które dosyć często słyszymy od naszych klientów, ponieważ jest to dosyć niejasne, a różnica jest bardzo prosta. Odtwarzacz a transport różnią się tym, że odtwarzacz ma wbudowanego DAC-a, a transport nie. Tak więc dla przykładu, jeżeli kupujecie sobie odtwarzacz CD, no to bierzecie odtwarzacz CD, podłączacie go do wzmacniacza, wsadzacie płytę, play, i to działa. Jeżeli zrobilibyście to samo z transportem, no to wtedy musicie z transportu wyjść cyfrowo. On nie ma analogowych wyjść nawet. Tak więc musicie wejść na przykład wejście jakieś cyfrowe w swoim wzmacniaczu, jeżeli wzmacniacz posiada DACA, a już wiecie co to jest, albo do właśnie zewnętrznego przetwornika. Tak więc odtwarzacz a transport różni się właśnie tym, że odtwarzacz ma wbudowany przetwornik, a transport nie ma. Kolejne dwie popularne nazwy: wzmacniacz, amplituner. Czym się one różnią? Tak więc słowo amplituner Troszkę wyewoluowało na przestrzeni lat. Kiedyś Amplituner oznaczał wzmacniacz zintegrowany z radiem. To była taka najprostsza definicja Amplitunera. Kupowaliście Am właśnie wzmacniacz, który miał w sobie radio, więc mieliście wtedy Amplituner. W tym momencie tak naprawdę Amplitunery dzielą się na dwie kategorie. Amplituner stereo i Amplituner kina domowego. Współcześnie Amplituner stereo, no to to jest z zintegrowany, który ma w sobie wbudowane właśnie na przykład radio internetowe lub analogowe i ewentualnie funkcje cyfrowe, pram, gramofonowe itd. tak dalej, kina domowego, jak sama nazwa wskazuje, bardziej służy do kina domowego. On ma wiele końcowych mocy, co pozwala wam na podłączenie pięciu, siedmiu, dziewięciu itd. głośników, aby zbudować tak zwany system przestrzenny. One też mają wyjścia i wejścia HDMI, tak więc są skalibrowane właśnie pod blu ray e, pod działanie z telewizorem. Tutaj taka króciutka uwaga, ponieważ osoba nie zagląda, w temacie audio może pomyśleć, dobra, jeżeli amplituner stereo i ampituner kina domowego na przykład kosztuje tyle samo, no to ampituner kina domowego daje mi tysiąc razy więcej funkcji, więc wybiorę jego naturalnie, tak. Pamiętajcie, że jakby na chłopski rozum nawet bior biorąc sytuację, ampituner na domowego ma wiele końcówek mocy, tak, więc te końcówki mocy nie mogą być tej samej jakości, co amplituner stereo, który ma dwie końcówki mocy. To jest po prostu, no, nie jesteście w stanie zrobić jakby urządzenia, które ma więcej funkcji, ma więcej właśnie końcówek mocy w tych samych pieniądzach, yy, jakby dotrzymujący jakości. Tej jakby bardziej uboższej wersji amplitunera stereo. Tak więc w, tych, w tym samym budżecie zazwyczaj zmacia stereo lub amplituner stereo zagra lepiej niż amplitunerki na domowego, jeżeli mowa o współpracy po prostu z dwoma głośnikami w formie stereo. Mieliśmy już temat DAKów, no to teraz przejdźmy na podobne sformowanie, czyli DAP. DAP to jest Digital Audio Player, czyli odtwarzacz muzyki cyfrowej. No i teraz cofnijmy się jakieś 15 lat do tyłu i każdy z nas miał praktycznie MP3. MP3 to nic innego jak DAP, czyli to jest urządzenie, na którego wgracie muzykę w domenie cyfrowej, czyli na przykład pliki MP3, flaki, i on jest w stanie je jakby zdekodować i puścić na wyjście sławkowe, zazwyczaj. One też mają line-out, więc możecie podnosić do wzmacniaczy i tak dalej, albo do kolumn aktywnych, aczkolwiek w przeważającej większości DAPów używa się ze słuchawkami. Tak więc grywacie na takiego dap który obecnie wygląda trochę jak telefon gracie tam muzykę, odtwarzacie, podłączacie muzy yy, słuchawki do wyjścia słuchawkowego i gra. Tym jest po prostu DAP. Ostatni dzisiaj przykład związany z kolumnami, no to to jest tak zwana drożność kolumn. Wielokrotnie słyszeliście, że kolumny są dwudrożne, trójdrożne, o co chodzi? A więc każde kolumny mają jakiś zakres częstotliwości, czyli że grają na przykład od 20 Hz do 20 kHz, tak? Yy, I mając na przykład trzy głośniki, czyli macie obudowę głośnika i macie Twitter, Średniotonowy, niskotonowy, to yy, na zwrotnicy trzeba jakoś to pasmo przenoszenia pociąć. I to jest właśnie wtedy w tym przypadku kolumna trójdrożna, ponieważ Twitter jest odpowiedzialny za sopran, yy, przetwonik średniotonowy jest odpowiedzialny za średnicę i przetwonik niskotonowy jest odpowiedzialny za bas. Dlatego wtedy nazywa się to właśnie kolumną trójdrożną, aby dać Wam jako klientowi jakby pewne pojęcie na temat tego, co każdy z driverów robi. Mamy też na przykład głośniki współosiowe, które nie są do końca jednodrożne, no bo mają na przykład głośnik, że tak powiem, średnio niskotonowy wokół i Twitter po środku, to na przykład jest znane na przykład z kefów ls LS50META. Istnieją też kolumny jednodrożne, czyli jest jeden przetwornik, który odtwarza cały zakres, częstotliwości, one mają sporo minusów, mają też sporo plusów, ponownie nie ma najlepszego nie ma, także kolumny jednodrożne lub dwudrożne lub trójdrożne są najlepsze, to jest ponownie bardzo zależne, jak już pewnie zdążyliście się przyzwyczaić, audio to jest po prostu nic nie jest konkretne i nic nie jest oczywiste w tej naszej pięknej dziedzinie. Przykład kolumny dwudrożnej to jest na przykład wtedy, kiedy macie Twitter, i średnio niskotonowy jeden przetwornik. Macie dwa przetworniki, Twitter jest odpowiedzialny za górę, a przetwornik średnio niskotonowy jest odpowiedzialny zarówno za średnicę, jak i za bas. I tak naprawdę od cała filozofia. Mógłbym oczywiście rozwinąć te zagadnienia, ale ponownie nie o to chodzi w tym filmie. Tak więc warto na początku swojej przygody, na przykład posłuchać różnych kolumn trójdrożnych, dwu dwudrożnych lub ewentualnie jakichś spłosiowych i zobaczyć, który rodzaj dźwięku Wam po prostu najbardziej pasuje. Ostatnie sformułowanie na dzisiaj to jest tak zwany wzmacniacz hybrydowy. O co chodzi? Wielokrotnie na pewno przeglądając oferty jakichś sklepów on, y, online, widzieliście tak zwane hasło wzmacniacz hybrydowy. Zmacniacz hybrydowy to jest wzmacniacz, który ma w swojej budowaną lampę, ale jest mimo wszystko wzmacniaczem tranzystorowym. Już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli oglądacie ten odcinek od początku, no to już kumacie o co chodzi między przedwzmaciaczem, a końcówką mocy. Tak więc w hybrydzie, tak zwanej, macie przedwzmaciacz, który jest oparty na lampie i końcówkę mocy, która jest oparta na tranzystorze. Po co hybrydowe wzmacniacze w ogóle istnieją? Jakby, jaki jest zamysł? Chodzi ogólnie o to, że wzmacniacze lampowe są znane ze swojej barwy. One są znane z tego, że grają tak... Łagodnie, muzykalnie, analogowo, płynnie, ale z drugiej strony często nie mają wystarczającej ilości mocy lub dynamiki lub takiego powera, żeby wystarować np. trudne do wystarowania kolumny. Z drugiej strony, dobre tranzystory też potrafią zagrać w sposób, że tak powiem, lampowy, ale nie jest to zawsze reguła, tak więc tutaj producenci wpadli na pomysł, żeby połączyć najlepsze z obu światów, czyli macie barwę i jakby nasycenie i płynność tego dźwięku z lampy, ale macie końcówkę tranzystorową, czyli dynamikę, zapas mocy i tak dalej, i i ja na przykład wzmacniacze hybrydowe bardzo lubię, ponieważ lubię barwę lampy, ale nie jestem fanem końcówek mocy lampowych, nie jestem fanem jakby tego, jak kolumny się zachowują podpięte pod lampę. Tak więc dla mnie tak naprawdę na logikę idealnym rozwiązaniem jest to, że na przezmacniaczu lampa daje mi barwę, daje mi właśnie ten taki animusz, a tranzystorowa mocna końcówka mocy daje mi właśnie zakres dynamiki, kontrolę nad przetwornikiem. I tak dalej. Tak więc tutaj, właśnie, zmacacz hybrydowy to jest taka próba połączenia lampy i tranzystora, i bardzo często te wzmacniacze hybrydowe są bardzo dobre. I nie traktujcie się to jako taki trochę wymysł, takie dziwactwo, że o, hybryda, ani lampa, ani tranzystor. Nie. Hybryda to jest dobra rzecz, ona jest na rynku od wielu, wielu, wielu lat, to nie jest jakaś nowość, to nie jest jakiś wymysł, to ma sens. I warto zdecydowanie posłuchać. Jeżeli na przykład wielokrotnie lub od wielu lat gracie na tranzystorze i brakuje wam właśnie troszkę tej takiej magii, ale za każdym razem jak słuchacie lampy, to tam trochę brakuje wam, nie wiem, na przykład energii i takiego punchu, takiego walnięcia, spróbujcie hybrydę, bo ona właśnie może być takim idealnym połączeniem tych dwóch światów. No i na tym punkcie skończylibyśmy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, to jest część pierwsza, więc będą kolejne części. Bardzo Was gorąco zapraszam do tego, aby w komentarzach umieszczać sugestie dotyczące następnych sformułowań, tak? Czyli jeżeli zabrakło Wam na przykład wytłumaczenia jakiejś kwestii w tym filmie, dajcie znać w komentarzu, a wtedy zamieścimy go w części drugiej, trzeciej itd. Tak tak Też mam nadzieję, że ten film nie trwał za długo. Wybrałem specjalnie jakąś tam ograniczoną ilość tych sformułowań, żeby nie zanudzać. Tak więc serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zostawania subów, dzwoneczków, lajków itd. itd. a my się widzimy w przyszłą środę. Na razie.